No witam, drogie diabły moje. Gdzie są wiesieroki twoje? No bo widzisz w cyferze. Anioł, jak to wściekłe zwierzę, zabrał rogi, no i w nogi. Poniliśmy go do nieba. Ale strasznie szybko biega. Uciekł gdzieś i schował rogi. Dasz mi nogę, panie drogi. Ależ to już piąte poroże. W tym tygodniu dodać trzeba. Teraz bliżej ci do nieba. O skrzydełka się postaraj. Dosyć, Wiara. Mówcie lepiej, co na ziemi. Nikt twych planów tu nie zmieni. Ziemia w rzekach pogrążona. Grzeszy ojciec, grzeszy matka. Grzeszy sąsiad i sąsiadka. Grzeszy ciocia, Wiesia złączy. Ledwo z łóżka powstać zdąży. To szczególnie piekło cieszy. Święty Grzesia już wymiera. Mamy jednak wroga. Zbawiciela! Od ziemskiego szpiega piesa otrzymałam SMS-a. Na anioły i aniołki, mów co wiesz. Tam w Betlejem, gdzieś w stajence, ma narodzić się panience. Co Maryja się nazywa? Ktoś, kto grzechy wszystkie zmywa. Małe dzieci się zrodziło, zmywa grzechy, mózg ci zmyło. Misja jego ma być wielka. A jeśli ktoś potwierdzi lub zaprzeczy wszystkie te dziwaczne rzeczy, które prawi diabełuszka. A ja biegnę już do łóżka, muszę uciąć sobie drzemkę. Zaśpiewajcie mi piosenkę. A śpi, Lucyferze, nikt władzy, nikt ci nie odbierze. A gdy przyjdzie, znowu śpi, nie kto inny, tylko ty. Będzie rządzić światem ty. A popływa pewne smoły. Ciągle pewne mam obawy, nie jest wcale za wesoło. Ludzi pełno tutaj wkoło, mówią, że się ma ktoś narodzić. Ktoś, kto piekłu ma zaszkodzić, ponad wszystkie grzechy on może odkupić. Więc go trzeba ukatrupić. Nie ma co się pieklić i w panikę wpadać. Jak on ma tu władać? Ludzie bardziej niż zbawieniem są zajęci zakupami. Dobra nasza, póki tacy zabiegani, wszak w tym całym zagonieniu, zapomnieli o Bożym Narodzeniu. Póki co nad wszystkim czuwam, zawiadomię Lucyfera, gdyby wybuchła jakaś afera. Dobra nasza, pewnie nawet nie zauważą przyjścia Mesjasza. No, to kończymy te dysputy, bo oszczędzą nerwowe minuty. Będę go miała na całe dnia. To doskonały pomysł. Doskonały.
promocji. Dyskretne karpie. Kup karpia, a w promocji dostaniesz akwarium. To wszystko 39,99. Nasze karpie smakują najlepiej. Można im powiedzieć wszystko. Nie puszczą pary zwierzyn. Nigdzie karpie nie milczą jak u nas. Zapraszamy do stoiska rybnego. Wydaj swoje pieniądze właśnie w naszym hipermarkecie. Wesoły świąt życzymy naszym klientom. Tych, którzy mają jeszcze prezentów, zapraszamy na czwarte piętro. Stoisko z gospodarstwem domowym oferuje wspaniałe, najwyższej klasy otwieracze do konserw. To idealny prezent dla teściowej żony czy sąsiada. Merry, Merry Christmas! Jeszcze jak zaraz na dwójce obejrzeć chciałam. Też ostatniego odcinka nie widziałam.
Przecież jesteśmy już w gimnazjum. Jesteśmy prawie dorosłe. A on nawet do klubu mnie nie puszczą. Wiesz, muszę spadać, bo obiecano mi przykładu mieć. Wiesz, nie przyjdę, to znów się będzie strzelić. No co ty? Starej się boisz. Chodźmy się do McDonalda na hamburgera. Wiesz, nie. Dziś jest wigilia. Mama czeka. Ty jej pomóc. Zresztą my w wigilii nie jemy mięso. Taka tradycja. To idę, dobrych świąt. Masakra! Jaka frajerka! A na klejzorka mi wyglądała. A, to mogę stać się w ubieraniu tej choinki. Niech będzie. Walczak Julia, Czajka Julia, Kubaszewska Kinga, Krupa Marta, Kotkowski Patryk, Ptaszek Maja, Rafalak Aleksandra, Wesołowska Ewelina, Wesołowska Iwona, Dąbrowska Lena i chyba nikogo nie pominęłam, prawda? Mam nadzieję przynajmniej taką. Drodzy Państwo, jeszcze raz duże brawa. Przygotowała oba przedstawienia pani Małgorzata Stanisławska-Kosiewicz.
Jeszcze ostatnia instrukcja, jak się należy kłaniać, ale się wyćwiczy, proszę Państwa. To się wyćwiczy. Dziękujemy bardzo, moi drodzy. No i na sam koniec, drodzy Państwo, jeszcze wysłuchamy jednej kolędy, może nie tyle, co wysłuchamy.